Dzisiaj znowu sesja leżakowa, witam serdecznie i ponownie. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać, to m.in. o ogólnie rolnictwie, jakie mam pewne przemyślenia dotyczące tego tematu. Może mój skromny głos w dyskusji odniesie jakiś skutek i znaczenie. Do czego dążę? Dążę do tego, proszę Państwa, że trzeba trochę ten krąg, błędny krąg pewnej zależności przerwać. My tego w porę nie zrobimy, to jeszcze my nie, ale nasze dzieci, wnuki cierpią. No my się jeszcze tanio nażremy tej koniny, tak? Będzie okej. Ale o co chodzi? Podnieśli teraz ceny nawozów, tak? Bo gaz, no tak, z gazu robią nawóz, ja tego nie wiedziałem nawet. Oni tam jakoś tam proces gazyfikacji mają tego amonu i tam sobie produkują tą saletrę. Podrosła cena saletry trochę trzykrotnie. Innych nawozów dwukrotnie. Soli potasowej też dosyć sporo. Co robi? No, rolnik musi nawieść, tak? Niekoniecznie. No nie musi tak na bardzo nawozić tego saletry. Przecież może wykorzystać rolnik. Stosować zamknięty cykl obieg materii. Tak ja to stosuję. Wychodzą kozy na pastwisko, obserwuję pastwisko, potem to rośnie trawa, zżerają. Ja tam dosypuję tylko tam minimalne ilości fosforu, potasu trochę się daje, bo to troszeczkę. Zresztą jak gęsi mi teraz łażą, to i fosfor i potas też tam nie. Wapna sypię na łąkę. Wapna się daje, tam trochę salety trzeba dosypać minimalnie, właśnie nie trzeba. No i to mleko wtedy jest, nie? No i wtedy nie ma problemu. Mówię o mleku, akurat cały czas zaczęłem się na jednym temacie, to mleko, tak. No ale to akurat ja w tym trochę siedzę i tam jakoś się tam to pewne rzeczy tam wyobrażam, jak to ma wyglądać. No, podnieśli cenę paliwa. Z 3 zł wyszło nam na 6. Energia elektryczna poszła wysoko w górę. Ocieplenie klimatu, niezdrowa żywność, no tak. No to co z tym zrobić? To odnawialność źródła energii, tak? Nawozy można stosować z gazu, no ale też oszczędnie. Krowy na pastwiska, kozy na pastwiska. Ograniczyć trochę stosowanie nawozów sztucznych, bo rolnicy do bez umiaru stosowali. Teraz przyszły teraz te wysokie ceny, więc trochę się powstrzymałem od tego, ale to uderzy nas tak inaczej po kieszeni, bo będą sypać. No bo ogórek musi im urosnąć, no bo ogórek nie urośnie, no. I co? Co zrobimy? No nic nie zrobimy. No musi być ogórek jak trzeba. 24 godziny ogórek i koniec. A to jest niezdrowe. Na oborniku ogórki powinny być. Trochę tej saletry stosować, nie takiej dużej ilości. Co zrobić z gazem, z prądem? Niby fotowoltaika, wiatraki. Z tą fotowoltaiką to... Ja trochę w tym tam robię, bo tam ustawiam te spotkania i organizuję, ale do końca tak 100% przekonany, że fotowoltaiki nie jestem, żeby tworzyć prąd z tych paneli. Ta technologia nie jest jeszcze dopracowana i jednak te wysokotemperaturowe sprawy to trochę się wysypuje, więc dobry panel, dobry falownik, dobra firma, no tak, ale tych firm jest tyle, że gdzie ruszysz, tam firma od fotowoltaiki, paneli, setka, 200 różnych falowników, jak wybrać, jak to wszystko, jak się gubi w gąszczu tych wszystkich spraw. No moim zdaniem na razie to oszczędność w kwestii prądu, no oszczędzać prąd, no. Czym grzać? Może węglem, no tak, no ale co z tym zrobić? No może by wierzbę energetyczną zapuścić hodowlę, więcej lasów posadzić. No może tak, no może lasy sadzić panowie, no proszę państwa, no. A potem wierzba energetyczna, przecież to dużo tlenu produkuje i można z tego, można to spalić później, nie? I to przecież przetwarza, nie? No i paradoksalnie ocieplenie klimatu może powodować ochłodzenie klimatu, no. Te okresy suszy przeplatają się z okresami pluwiałów i teraz nie wiadomo, czy będzie dziesiątka pluwiału, czy będzie dziesiątka suszy. No i to takie pierdzielenie. I w co tu uderzyć? Czy w kaktusy, czy w ogórki? No nie wiadomo, nie? To jedno i drugie do siebie podobne. Jedno potrzebuje saletry, drugie nie. No to...
To co by zrobił? Ja to kozy hoduję, koza to wszystko zeżre. Mleko produkuje, powiedziałem, zasyła mi łąkę, gęsi trochę wyjdą, trochę potasu przerobią na tą łąkę. No i to jakoś tam się dzieje, nie? Jak pieniędzy z tego wielkich nie mam, ale to ogólnie rzecz biorąc wesoło jest, bo ja się tam nie przejmuję. Tam. Mam to chlać, nie? Panowie, tam państwo może za jak ma emerytury 1100 zł idzie do hipermarketu i mu za półtą kanapę za 8 zł, no to dostaje szału. No taka prawda. A co ma zrobić? No jak wcale teraz trzykrotnie wzrosła, to ma się dzieje, będą w przyszłym roku kanapiery kosztowały. No dajcie spokój, ja to sobie w ogródku pasuję kanapiora. Może działki? Może państwo powinniście sobie działki wykupować? Nie wiem, no może każdy sobie kupi jakąś działkę od rolnika, załóżmy te dwa ary i będzie sobie tam dziupał, no. No co zrobisz? No przecież na tym nie do końca można mi ufać też, bo mogę w lewo robić sobie te nasypki na przykład i dostanę chleka i tego grubego. No co? Ja tego nie robię, tam mleko jest okej, okay, zdrowe, nie? Co tam bym chciał jeszcze powiedzieć? To fotowoltaika, wiatraki. No te konwencjonalne źródła energii, owszem, no ale coś trzeba z dwutlenkiem węgla zrobić. No co zrobić z dwutlenkiem węgla państwu, no? No trzeba by było sadzić lasy, tlenowe drzewa, no kurna, żeby to po prostu przeżarło, cholera, ten dwutlenek węgla, żeby się scenyfikował, no. Bo jak tego nie będzie, to będzie się grzało, a będzie się grzało, to się rozpuszczał oceany, będzie albo gorąco, albo zimno. Albo pluwiały, albo susza i będzie zmienny bardzo klimat i nigdy nie będzie wiadomo, co z tym tematem zrobić. Bo sytuacja robi się dynamiczna coraz bardziej, no mamy listopad 17 stopni w cieniu, no to. Umarli z globów powychodzą, proszę państwa, i tak dalej, tak będziemy dalej robić. Nie możemy przeżerać wszystkiego, no to trzeba trochę oszczędzić, to jakoś też tym wszystkim radzić. Ja tam mówię, no kozy na pastwiska, sadzić drzewa i co, płodzić dzieci może, to, no to rano, ale jak będzie mi za dużo ich płodzić, to znowu będą jadły. No to chyba ten jest optymistyczny.